Dzisiaj w ramach naszego spotkania witamy Martę, która będzie nam opowiadać o tym talencie, który Pan Bóg jej dał. W ramach Tygodnia z Ewangelią chciałem Ciebie, Marta, zapytać o to, jak rozumiesz w ogóle definicję, może inaczej, jak rozumiesz talent? Czym jest dla Ciebie talent? Talent jest to dla mnie zadanie. Inaczej misja, którą mamy wypełnić. Dostaliśmy każdy z nas coś szczególnego. Nikt nie ma takich samych talentów. Jesteśmy różnymi ludźmi. Ja coś umiem, ty tego nie umiesz i na odwrót. I właściwie w talentach według mnie nawet nie chodzi o nas samych, że my coś mamy, że możemy dzięki temu się spełniać, tak, pompać swoje ego, bo na przykład pięknie śpiewamy, ale chodzi o to, co z tym talentem później robimy. Co dajemy światu dzięki swoim talentom, bo uważam, że jakby każdy rozwijał swój talent, to też wszystkie problemy świata by były rozwiązane, bo każdy by dodał tą cząsteczkę swoją, którą ma dodać, bo w Bożym zamyśle na pewno każdy ten talent posiada po coś. Więc tym dla mnie jest talent, tym, co możemy się dzielić, ubogacać się nawzajem i sprawiać, że Królestwo Niebieskie coraz bardziej w nas jest tutaj na ziemi. Wiesz, bo tak się zastanawiam, bo wiadomo, komunikacja do czegoś konkretnego prowadzi, nie? To jest tak, że ty trochę wypływasz na głębie, tak nazywa się twój kanał na YouTubie, no bo wiemy, że ta komunikacja w dzisiejszym świecie jest bardzo zaburzona, że to jest tak różnie, nie? I moje pytanie jest takie, no, jeżeli komunikacja prowadzi do czegoś, to czym dla ciebie jest szeroko rozumiana relacja? I czy ona jest ważna? Dobre relacje dla mnie są znakiem równości z dobrą jakością życia. Jeżeli z kimś mam dobre relacje, to znaczy, że lepiej mi się żyje, że czuję się zaopiekowana, bezpieczna i nie czuję się samotna. I relacje po prostu to jest budowanie więzi non-stop. Jest to też ciągła praca nad tymi relacjami, zarówno małżeńskimi, małżeńską właściwie jedno, tak, z dziećmi czy z przyjaciółmi, no i też w każdym miejscu, gdzie jestem, no, jakieś relacje się tworzy i od tego zależy też, jak się czuję w danym miejscu. Czyli jest to coś bardzo ważnego dla mnie. Wiesz, bo tak cały czas gdzieś moje myśli krążą wokół tego tematu wypłyń na głębie, nie? I tak próbuję sobie to zwizualizować trochę, to spotkanie Jezusa z Piotrem i nad jeziorem Genezaret, nie? Ten moment powołania Go jako apostoła. No i Ciebie jako apostołki, bo Ty jesteś człowiekiem, który walczy o no, coś bardzo głębokiego, no bo relacje, komunikacja dzisiaj, tak jak mówię, to jest ogromna przestrzeń do pracy. Czy Ty w jakiś sposób tą relację z Jezusem pogłębiasz na co dzień? Czy to jest tak, że wypływając na tą głębię, szukając tych takich pogubionych w komunikacji i tak dalej, czy ty, jak ty na co dzień rozmawiasz z Jezusem? Jak twoja relacja z Jezusem wygląda? No przede wszystkim często się pilnuję, żeby to był faktycznie fundament, że nie realizuję tego dla siebie, dla samospełnienia i satysfakcji, ale żeby to ziarno rosło i żeby to pochodziło od Boga. To jest czasami bardzo trudne, bo fajnie jest czuć takie flow, fajnie jest może występować, ale też cały czas się upominam, że to nie o mnie chodzi i mam wrażenie, że im więcej się różnych propozycji, różnych działań podejmuję, to wiem, że więcej się muszę modlić. I ostatnio na nowo odkryłam brewiarz i co rano jutrznie odmawiam. I znowu to słowo stało się dla mnie żywe i naprawdę odnajduję w nim siebie, to co Pan Bóg do mnie chce powiedzieć w danym dniu, w danej chwili. No, poza tym formuję się we wspólnocie, jest to Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa, gdzie też prowadzę spotkania, ale też przede wszystkim cyklicznie uczestniczę w nich i w grupie formacyjnej. No i tak na co dzień szukam tych takich momentów spotkania z Bogiem, jakieś akty strzeliste, też różaniec w domu, jeżeli mamy z mężem akurat możliwość wieczorem. No i Pismo Święte, to jest dla mnie codzienne czytanie z dnia, to jest takie must have codzienności. No właściwie takie ostatnie pytanie, które chciałbym Ci zadać dzisiaj, takie dość szerokie. Chciałem Cię zapytać o Twoje marzenia, Twoje pragnienia, to co gdzieś tam w głębi, w Twoim sercu jest, żebyś się podzieliła z nami właśnie tym darem, bo wiadomo, że każdy z nas jest inny, ale
żebyś dała cząstkę siebie nam dzisiaj, tutaj. Marzenie i pragnienia to faktycznie jest coś wielkiego, co no, mocno się budzi w moim sercu. I tak trochę nawet rozwala mi serce, kiedy o tym pomyślę, bo pragnę wiele. Faktycznie jest to coś, nad czym się zastanawiam, o co się modlę i tak widzę, jak Pan Bóg też różne rzeczy daje do mojego serca. A takie najbardziej to no, poza rodzinnymi, wiadomo, marzeniami, żeby dzieci były zdrowe, szczęśliwe i wierzące i żeby sobie poukładały życie i żeby te relacje ze mną i z mężem się poukładały. To jeśli chodzi o takie zawodowe i relacyjne pragnienia, to stworzyć takie miejsce, gdzie każdy będzie mógł zaczerpnąć coś dla siebie, właśnie taką przystań, gdzie będzie mógł ubrać skrzydła i później pofrunąć, zdobyć potrzebne czy narzędzia, czy taką wiarę w siebie, żeby móc realizować siebie i przez to też ubogacać innych. To myślę coraz bardziej o takiej przestrzeni dla kobiet, bo to też jest mocno tak wpisane w moje serce, żeby obudzić kobiety. Czego najserdeczniej Ci życzę oczywiście. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze taką prośbę do Ciebie na koniec naszego spotkania, żebyś powiedziała coś dla tych wszystkich, którzy to będą oglądać. Takie przesłanie, to co gdzieś tam jest w Twoim sercu. Może takie przesłanie Ewangelii, w końcu to jest tydzień z Ewangelią, żebyś tym słowem, to co masz gdzieś tam w sobie, żebyś się tym podzieliła z tymi, którzy się może źle mają. Może potrzebują tej Ewangelii, tej dobrej nowiny. Co byś im powiedziała? To moi kochani, chcę Wam dzisiaj powiedzieć, żebyście przestali się bać, żebyście odważnie szli przez życie, bo no, Bóg Was kocha i tak naprawdę w Nim macie wszystko. I też podzielę się takim świadectwem króciutkim, co mi pozwoliło uwolnić się od tej presji takiego bycia idealnym, że wszystko musi wyjść, że jeżeli coś nie wyjdzie, to znaczy, że już w ogóle jestem do bani i nie ma sensu niczego podejmować. To właśnie to uświadomienie sobie, że Bóg jest i niezależnie od ilości porażek, od tego, czy coś dobrze wyjdzie, czy się spalę, tak, to dla Boga to nie ma znaczenia, bo On kocha mimo wszystko i chce naszego rozwoju, chce, żebyśmy z Nim współpracowali i przymnaża tą łaskę i poszerza granice. Tylko trzeba coś robić, więc wstajemy z kanapy i działamy.